nazywam się Dominika Ikonnikow. Mam przyjemność koordynować cykl wykładów pod nazwą Akademia Gdańska, organizowany przez Instytut Kultury Miejskiej już 5. rok. Tegoroczna edycja zawiera się w haśle Gdańsk, miasto, którego nie ma. W związku z tym skupimy się w tym roku na elementach, które zniknęły, nie tylko z historii, z kultury, z architektury, ale też z takich miękkich tożsamości związanych z naszym miastem. Stąd też dzisiejszy tytuł wykładu o tożsamości Gdańska, tożsamości nieobecnej, który poprowadzi dla Państwa Jan Danilik z Muzeum Sopotu. Z mojej strony dziękuję Państwu za tak liczne przybycie i już pozwolę sobie tylko zaprosić na następny wykład w marcu profesor Małgorzaty Omilanowskiej. Oddaję głos prelegentowi. Dziękuję. Dziękuję za zaproszenie, za przywitanie. Dobry wieczór Państwu. Jan Danilik, Muzeum Sopotu, jak już zostało to wspomniane. Drodzy Państwo, ponieważ ja ostrzegam, dzisiaj nie zakończy się na 40 minutach. Dzisiaj myślę, że będzie lekko 60, ale mam nadzieję, że nie będą Państwo uznawali tego czasu za stracony, ponieważ chciałbym dzisiaj Państwu przedstawić taki aspekt tego Gdańska, którego już nie ma, który według mojej wiedzy do tej pory tak naprawdę nie był brany przez badaczy pod uwagę, przynajmniej tak holistycznie, tak całościowo. Mówimy dzisiaj o perspektywie patrzenia na Gdańsk, na tożsamość, jaki Gdańsk był, miał być, albo wydawał się być, przynajmniej dla ówczesnych mieszkańców, władz, z perspektywy przede wszystkim pomników, które wówczas powstawały, mówimy o okresie międzywojennym, w pewnym stopniu uzupełniać będzie tą perspektywę kwestia polityki dotycząca fundowania tablic pamiątkowych, a także miejskich chodonimi, czyli nazw ulic, parków, ciągów komunikacyjnych. Przy czym te dwa ostatnie aspekty one będą tak naprawdę pod względem ilościowym tylko pewnym pobocznym tematem. Cały cykl, który w tym roku realizowany jest w ramach Akademii Gdańska, to miasto, którego już nie ma. Także ja dzisiaj nie będę zajmował się tkanką miejską, której już nie ma, tak? Ludźmi, społeczeństwem, ile pewnym wyobrażeniem, pewną ideą, czym miał być Gdańsk, jaki miał być Gdańsk, jak rozumiano jego historię, charakter, właśnie z perspektywy takich miejsc w przestrzeni publicznej, które dziś pełnią bardzo ważną rolę dla charakteru danego miejsca. Więc mówimy wszystkim o pomnikach, wokół których tak było, tak jest i tak zapewne będzie, ogniskuje się ta polityka pamięci, czasem zamiennie używana z pojęciem polityka historyczna, chociaż ja się nie zgadzam, że to nie jest tożsame, ale te miejsca były i są i będą pomniki, tak? Pomniki, tablice pamięci, takim miejscem, gdzie takim jak w soczewce się skupia polityka. Polityka historyczna, polityka pamięci, w jaki sposób ludzie chcą widzieć to miasto, w którym żyją, w jaki sposób dają temu swój wyraz, później na przykład obchodzą różne święta, etc. I w dużym uproszczeniu taką perspektywę chciałbym dzisiaj Państwu zaprezentować. A zaczniemy trochę od końca, pokazując liczby, to znaczy ile tych pomników było, ile dzisiaj przetrwało, aby Państwo sobie uświadomili, że mówimy faktycznie o pewnym obrazie miasta, którego już nie ma. I on odszedł bezpowrotnie. Nie tylko fizyczny, w sensie, że tych pomników, tablic już po prostu nie ma. Często nawet nie zdajemy sobie sprawy, że w tym miejscu był taki czy inny monument, ale także, co za tym idzie, też o tej wymianie ludnościowej w latach 45-46 przede wszystkim, zatarła się też pamięć o nich, ich funkcje i to faktycznie bezpowrotnie odeszło. Żeby było jasne, ja tego nie wartościuję, nie mówię, czy to było dobrze, czy źle. Ja jako historyk chcę dzisiaj Państwu dać pewne narzędzia, pewną wiedzę. Na koniec podejmę się pewnej próby podsumowania, ale dzisiaj chciałem Państwu przedstawić po prostu pewne tendencje, pewne projekty, które układają się w pewną większą całość. Zacznijmy od pomników. Proszę Państwa, w okresie, nazwijmy to takiego miasta nowoczesnego, w cudzysłowie, czyli od roku 1814 do 1945. Mówimy do 1939, czyli mówimy o tym okresie, nazwijmy to takim pruskim, niemieckim, tak? Z tym interwałem wolnego miasta. W Gdańsku powstało, w dzisiejszych granicach, żeby było jasne, 39 pomników. 40, przepraszam. Ta liczba wzrosła w latach II wojny światowej o jeden pomnik, o którym też powiem, ale Dzisiaj zamykamy się na tym okresie do 1939 roku. Jest to liczba, która mnie osobiście, jak zacząłem to wszystko zliczać, szanowni państwo, trochę zaskoczyła. Ponieważ gdyby zapytać państwa, pasjonatów, badaczy, przewodników, no ludzi, którzy są, fakt, że państwo tutaj są, jednak interesują się historią, to jestem niemal pewien, że państwo łącznie by może wymienili z 15, tak? Cesarz Wilhelm na koniu, który stał przed dzisiejszym, koło dzisiejszego lotu, tak? Pomnik poległych na Targu Drzewnym, w jego miejscu dzisiaj stoi pomnik Sobieskiego i jeszcze pewnie kilka innych pomników, ale myślę, że żaden z państwa raczej by tej liczby nie przejdzie niż 15. Myślę, że więcej by nie było trafień, że tak powiem. Ale żeby sobie uświadomić, jak w tym wszystkim kluczowy był okres międzywojenny, na którym się dzisiaj skupiamy, to chciałem podpowiedzieć, że tylko w okresie międzywojennym powstało ich 23. Z czego jeszcze dodam, że 14 tylko w pierwszych 5 latach istnienia Wolnego Miasta Gdańska. To pokazuje, jak te pomniki faktycznie powstawały niemalże jak przysłowiowe grzyby po deszczu. Właśnie w okresie międzywojennym. I teraz ile z nich w jakiejkolwiek formie przetrwało? Przy czym mówimy zarówno o tym, kiedy ten pomnik faktycznie istnieje niemalże dokładnie w tym samym miejscu i formie, jak pierwotnie powstał, to są pojedyncze przykłady. Do tej kategorii także zaliczyłem takie miejsca, gdzie ten pomnik przetrwał w swojej bryle, ale patron się zmienił, albo funkcja się zmieniła, tablicy już nie ma, tak? Jest oczywiście inna po polsku, z inną inskrypcją, ale jakby sam monument przetrwał, czy własnorzutowy, czy też w takiej formie tylko szczątkowej, czyli np. pomnik jest częściowo zniszczony, leży gdzieś na uboczu, ale reasumując, pozostał po nim jakikolwiek ślad. I tutaj liczba może trochę zaskoczyć, bo jest relatywnie wysoka, jest relatywnie duża, 13, tylko forma tego przetrwania też pozostawia wielokrotnie wiele do życzenia, o tym jeszcze będziemy mówić. W tak zwanym międzyczasie część tych pomników po 1945 roku zyskała takie dość zaskakujące dla siebie funkcje. Na przykład pomnik chwalący poległych gdańszczan w latach I wojny światowej po 1945 roku były bez problemu większego adaptowane na pomniki przyjaźni polsko-radzieckiej. To było takie 3 czy 4 przykłady na przykład, tak? Ale do tego jeszcze wrócimy. Tablice pamiątkowe. Do 1939 roku ja naliczyłem co najmniej 23. Co najmniej, to znaczy myślę, że dużo więcej ich nie było. Starałem się różne katalogi, doniesienia, źródła weryfikować. Tyle udało mi się zliczyć. Być może było kilka więcej. Natomiast o 23 wiemy dzisiaj na pewno. Z czego w okresie międzywojennym powstało też no, znacząca ich większość, znaczy może nie większość, ale znaczący ich odsetek, bo co najmniej 12. Dzisiaj z tych wszystkich tablic, mówię o oryginalnych tablicach, przetrwała jedna i to nie na naszym kontynencie. Muszę to jeszcze dopowiem. Także taki ciekawy przypadek. I wreszcie chronienia, czyli nazwy miejscowe, głównie ulic, tak, ciągów komunikacyjnych. Ich było około 1030 w 1920 roku. W momencie wybuchu wojny było relatywnie niewiele więcej. 1100, ale to nie jest pełen obraz, ponieważ wiele nazw ulic, placów, nazw adresowych, które miały jakąś nazwę, po 20 roku, 21, 22 roku zniknęły, bo to był zazwyczaj adresy związane z wojskiem, jakąś fortyfikacją. Tak? Także prawdziwa liczba nowych nazw, które powstały w okresie Wolnego Miasta, które dzisiaj będą w pewien sposób przedstawione, no była większa niż te około 70, ja liczę, było ich około 120, czyli no, całkiem sporo, tak? Jakieś 10-12% powiedzmy więcej. No tutaj proszę mi wybaczyć, ale to byłby osobny wykład, gdybym miał dokładnie ocenić, jaka liczba tych nazw dzisiaj przetrwała w pewnym, w dosłownym tłumaczeniu. To tylko dzisiaj tak zarysuję, także tutaj nawet nie podjąłem się próby jako historyk jakiejś konkretnej liczby. No dobrze, tyle się nagadałem, to teraz zaczniemy od takiego wprowadzenia. Jeżeli chodzi o pomniki, które powstały do 1918, ważny jest ich rozkład, bo to będzie nam rzutowało, w jaki sposób zmieniła się tendencja w fundowaniu nowych pomników już w okresie międzywojennym. I teraz tak, pierwszym pomnikiem, który powstał w tym okresie pruskim, nazwijmy to jest 1817, to wcale nie było centrum Gdańska. To był Krzyż Landery na terenie dzisiejszego Ujeściska. On częściowo dzisiaj przetrwał, tak naprawdę jego resztki są przy jednym z kościołów. Następne pomniki to są dopiero lata 70. XIX wieku i to są na Starym Przedmieściu, to jest pomnik 33 Pułku Fizylierów po wojnie francusko-pruskiej, dzisiaj po nim nie ma już śladu. Zaraz, niecałe pół roku później, odsłonięty na Placu Wałowym, pomnik 4 Pułku Grenadierów, to są pomniki poległych. Chwilę później powstaje fontanna, w 1875 roku fontanna dedykowana burmistrzowi Leopoldowi von Winter. Żeby było jasne, na przykład fontannę Neptuna nie liczę jako pomnik, ale fontannę tą liczę Wintera, dlatego że na tej fontanie była inskrypcja, komu ta fontanna była poświęcona. To taki dość nietypowy rodzaj upamiętnienia, tak? I taki typowy pomnik, ale jednak go w tym momencie zaliczę. Kolejny pomnik przed 1889 roku na zboczu Góry Gradowej pułku von Guericke, który słabi się w obronie w 1807 roku. Kolejny pomnik w 1889 roku królowej Luizy na Pachołku. Wtedy oczywiście to nie był Gdańsk. Mówimy o dzisiejszych granicach. Tak? Oliwa, przypomnę, dopiero w 1926 roku weszła w skład Gdańska. Kolejny pomnik to jest pomnik jeńców francuskich przed 1894 roku na cmentarzu garnizonowym. Kolejny pomnik to dzisiaj najlepiej zachowany tzw. rosyjski grób, pomnik poległych żołnierzy rosyjskich dzisiaj przy ulicy Dąbrowskiego. Kolejny, o tym Państwo domyślam się, że większość nigdy nie słyszało, pomnik księcia Fryderyka Hohenzollerna na terenie Kosza w Strzyżu Górnym. Dzisiaj po tym nie ma 707 garnizon, nie ma kamieni na kamieniu, w Strzyżu Górnym. Kolejny pomnik to pomnik Daniela Gralata na Wielkiej Alei, odsłonięty w 1901 roku. On dzisiaj istnieje, przez wiele lat był poświęcony harcerzom, potem się to zmieniło, ale bryła przetrwała szczęśliwie do naszych czasów. Kolejny pomnik to pomnik z 1903 roku cesarza Wilhelma w rejonie dzisiejszego lotu, budynku lotu. Ten chyba najsłynniejszy w 1904 roku. Tak, ja nie mam pamięci do lat 70. W 1904 roku, czyli pomnik poległych, taki główny pomnik poległych z wojen zjednoczeniowych na Targu Drzewnym. Kolejny to jest, tutaj się troszeczkę przesunęło, pomnik z 1906 roku, pomnik 128 Pułku Piechoty i tuż przed I wojną światową w 1913 pomnik jeńców austriackich, do dzisiaj dość dobrze zachowany na cmentarzu garnizonowym. I wreszcie w 1915, już w latach I wojny światowej, pomnik, tak zwana kolumna wojenna. Ona później jeszcze w 1918 roku przeniesiona została do kościoła Mariackiego. I jeszcze jest jeden pomnik poświęcony Natanielowi Wolfowi, temu słynnemu astronomowi. Nie znam jego daty, powiem wprost. Wiem, że przed 1918 został ufundowany, ale nie udało się odkryć, kiedy dokładnie. Po tym przydługim wstępie Państwo widzą, że zdecydowana większość pomników miała charakter wojskowy lub wojenny. Honorowała bądź poszczególne jednostki, osobistości, bądź najczęściej poległych. To się nie zmieniło. W okresie międzywojennym paradoksalnie, ponieważ już nie było garnizonu, faktycznie wśród tych łącznie tych 40 pomników, które do 1939 roku powstały w tym całym okresie, pomników, nazwijmy to cywilnych, to było dosłownie 3 albo 4. To mnie osobiście też zaskoczyło, że była taka ilość pomników związanych z wojną, z wojskiem. I tutaj kilka przykładów, tylko tak obrazowo, to jest ten słynny pomnik 4 Pułku Grenadierów z Placu Ruchu Wałowego, odsłonięty w 1873 roku, dzisiaj już praktycznie ślad się potem nie zachował. To wspomniany pomnik, tutaj widzimy po prawej stronie księcia Fryderyka Hohenzollerna na terenie Koszar w Strzyży Górnej, odsłonięty w 1900 roku. I pomnik 128 Pułku Piechoty, takiego gdańskiego, głównego, odsłonięty na dziedzińcu Koszar przy dzisiejszej ulicy Sadowej. Dzisiaj przy tej trasie mniej więcej w rejonie się jedzie na Warszawę. I mamy okres międzywojenny. I teraz tak, Szanowni Państwo, jak grzyby po deszczu powstają pomniki poległych związanych z I wojną światową. I ich było naprawdę kilkanaście. I teraz pierwszy, jaki powstał, to już jest końcówka 1920 roku i to jest na Górkach Zachodnich. Dzisiaj też już nie ma po nim śladu, niewielki pomnik. Gdyby go lokalizować, mam dosłownie 5 metrów od obrazowania dzisiejszej rafinerii gdańskiej na końcu ślepej uliczki Kępnej na Górkach Zachodnich, odsłonięty w listopadzie 1920 roku. Dlaczego tam jako pierwszy? Banalny powód. To była mała gmina, czy mała parafia, znaczy niewielka miejscowość. I czym była to mniejsza miejscowość, to łatwiej było uhonorować poległych, bo szybciej udało się zrobić pełną listę. Banan poświęcony 17 poległym w latach I wojny światowej gdańszczanom, którzy zginęli na frontach, i już w 1920 roku odsłonięto pierwszy pomnik. Chwilę później stało się to na Oruniu, bo w grudniu 1920 roku. Tutaj akurat działało takie bardzo prężne towarzystwo, które liczyło tych zabitych i było ponad 200. Początkowo ten pomnik był przy kościele, następnie po 2 latach został wprowadzony do kościoła. I bardzo ważna uwaga, ja dzisiaj nie zajmuję się pomnikami, które były wewnątrz kościołów czy budynków, bo ich było całe mnóstwo. One miały inne funkcje, troszeczkę inne zadanie, inne znaczenia. Mówimy o tych dzisiaj pomnikach, które faktycznie były w przestrzeni publicznej. Kolejny pomnik to jest 1921 na Stogach, on był poświęcony poległym z Krakowca, z Przeróbki, ze Stogów, też nie ma dzisiaj po nim śladu. Kolejny na Sowieszewie, przy ulicy Turystycznej, koło dzisiejszego hotelu Bartan. Jego resztki przetrwały do 1999 roku, ale dzisiaj też nie ma po nim śladu. To jest 1922 rok. I teraz po kolei. 1 października 1922 roku w Nowym Porcie. I co u tego pomnika przetrwał do dzisiaj. Dzisiaj to jest pomnik Niepokalanej Maryi Panny przed kościołem, tylko że sam cokół został. Kolejny to jest na Świętym Wojciechu. Pozwolę Państwu, że jednak przeczytam te daty, żeby się nie pomylić. To jest, dobrze mówię, to jest 22 i 15 października. Kolejny na Emaus, 23 rok, i to jest ten pomnik, który Państwo być może jadąc Włosławicką, Kartuską mijają. Tak? On jest troszeczkę przesunięty, ale też przetrwał w niezłym stanie. Kolejny pomnik to jest ciekawostka na terenie boiska dzisiejszej farmacji w Dolnym Rzeszczu. W 1923 roku odsłonięto niewielki pomnik poległych należących do klubu sportowego, do którego należał ten pomnik, to boisko, wówczas Verein für Leibesübungen Danzig, i tam jakby taka prywatna inicjatywa, sportowcy ufundowali pomnik upamiętniający ich kolegów. Też nie ma już po nim śladu. Kolejny na Lipcach, 1920, także 3 rok. Kolejny we Wrzeszczu przy kościele Lutra, dzisiaj to jest na ulicy Matejki Kościół. Pomnik w takiej niewielkiej altance, takiej kamiennej grocie, powiedzmy, takiej wnęce na zewnątrz kościoła. Dzisiaj ta wnęka jeszcze jest, ale no, już oczywiście pełni inne funkcje. Kolejna to jest, to jest wyjątek, to nie jest pomnik poległych, otwarty przy nowo otwartym boisku w Strzyży Górnej w 1925 roku. Potężny 4,5-metrowy głaz narzutowy z owaną tabliczką upamiętniający jeźdźców, sport, hip-pikę wojskową. Potężny pomnik odsłonięty pod koniec maja 1925 roku, też już nie ma po nim żadnego śladu. Następnie na Siedlcach przy kościele, odsłonięty przed 1925 rokiem. Kolejny w Letnicy, na budynku tej szkoły, która dzisiaj istnieje obok stadionu. Kolejny w Oliwie w 1927 roku. Następnie we Wrzeszczu, w parku Uphagiena. Kolejny w Brzeźnie w 1928 roku. I wreszcie po dużej przerwie w 1939 roku w Dolnym Brzeszczu na dzisiejszym placu biskupa Orłów. Tylko tutaj mówimy o pomnikach, które powstały poza Śródmieściem. Krótkie słowo podsumowania. No, to było strasznie nudne, co Państwo teraz wymieniłem. To, co się stało na początku lat 20., to był pierwszy raz, kiedy pewne formy upamiętnienia wyszły do sfery publicznej. przestrzeń publiczną poza śródmieściem, tak naprawdę na dużą skalę. To były pierwsze jakiekolwiek formy budowania, nazwijmy to, wspólnej jakiejś polityki pamięci, które zaistniało w jakiejś takiej fizycznej formie poza śródmieściem. Tak? Proszę zobaczyć, praktycznie większość dzielnic, które wtedy były zamieszkiwane, no oczywiście Zaspy nie było jako takiej, zyskały jeden czy dwa pomniki. To nawet takie dalekie przedmieścia, czy wówczas jeszcze nie do końca, nie zawsze włączone w obręb miasta, gminy, tak? Aż po Święty Wojciech, Lipce, Orunie, Emaus, Siedlce, Stogi, Krakowiec, Nowoport, Legnica, we Wrzeszczu było ich kilka, po Oliwę, przypomnę, w 1926 roku Oliwa stała się częścią Gdańska. W śródmieściu oczywiście tych nowych form także było sporo. Aha, tutaj jeszcze dojdziemy, jak one wyglądały. Tutaj Państwo widzą taki typowy, niemalże szablonowy przykład pomnika z tego okresu, tego Kriegerdenkmalu, poległego, pomnika poświęconego poległym. Ona zazwyczaj miała właśnie formułę takich piramid, graniostosłupów. Zazwyczaj przejawiał się motyw dekoracyjny w postaci krzyża żelaznego, orła pruskiego, czasem stalowego hełmu, miecza, liści dębowych. To jest jakby taki standard. I przeglądając pomniki różnego rodzaju publikacji poświęconego Kriegerdenkmalu, czyli tym pomnikom poległym, to było w Prusach Wschodnich, tak samo było w Prusach Zachodnich podobnie. To były pewne standardy. One też był wtedy, spotkałem się z taką relacją, był też po prostu tańszy, tak? No bo zazwyczaj to był taki rodzaj szablonu, dokładnie tak jak widzimy budynki kolejowe, na przykład, czy szkoły powstające pod koniec XIX wieku, czy na początku XX wieku w Królestwie Pruskim, one też mają kilka szablonów, one w niewielkim stopniu adoptowane. I to jest pomnik odsunięty w sierpniu 21 roku przy niedaleko Pustego Stawu na Stogach. Tutaj widzą Państwo pocztówkę z pomnikiem w Sobieszewie i tutaj jego powiększenie. On w 1946 roku został odsłonięty, bo oczywiście skuto wszelkie te inskrypcje, właśnie był przyjaźni polsko-radzieckiej, był fetowany, w 1946 roku odsłonięty, funkcjonował jako taki do przełomu lat 80. i 90. potem popadł w ruinę i został rozebrany jego resztki w 1999 roku. Tu mamy przykład pomnika z Nowego Portu. Ten cokół tak naprawdę przetrwał, odsłonięty 1 października 1922 roku i znowu pewna tendencja. Jeżeli pomnik był poświęcony artylerzystom, to zawsze tam się przewijał element kuli i zazwyczaj był to taki wysoki kolumny. I to nie tylko w Gdańsku. A tak się akurat składa, że większość żołnierzy, która służyła w Nowym Porcie i pochodziła z Nowego Portu, służyła w jednostkach tam stacjonujących, a to były jednostki artylerii. Podobny pomnik, już teraz go nie pokazuję tutaj na slajdach, ale powstał w Brzeźnie w 1928 roku. Też taka strzelista kolumna zwieńczona złotą kulą i też poświęcony pruskim artylerzystom. I przepraszam za jakość, ale to chciałem Państwu pokazać, ponieważ jest to jedyne znane mi i większości badaczy, z którymi rozmawiałem, wyobrażenie nieistniejącego już pomnika poległych na Siedlcach. Tutaj widzą Państwo, no niestety jest taka jakość zdjęcia, bo to też porwana jest gazeta, przy kościele, nieistniejącym dzisiaj już kościele, tak, ewangelickim, który był na Siedlcach, tam odsłonięto przed 1925 rokiem pomnik poległych. On w takiej w swojej formule częściowo był podobny do tego pomnika z Placu Małowego, przynajmniej był trochę podobny. Chciałem go Państwu pokazać, bo mówię, to te wyobrażenia nie są w ogóle znane. I podobnie pomnik w Oliwie, odsunięty latem 1927 roku, to jest w tej części, tej najstarszej Parku Oliwskiego, bliżej Seminarium Duchownego dzisiaj, tak? Bliżej ulicy Szkoły Fregaty, w tej części, tej najstarszej. One też miały czasem postać sarkofagu bądź steli, ale najczęściej był to jednak taki graniostosłup. W śródmieściu, drodzy Państwo, do tych pomników już istniejących przed 1918 doszło ich niewiele więcej, ale doszły. Pierwszym z nich był na Błoniach, odsłonięty w 1922 roku. Następnie powstał pomnik policjantów gdańskich, którzy polegli w latach I wojny światowej. On do dzisiaj istnieje na cmentarzu garnizonowym. Następny przy kościele Bożego Ciała, na zewnątrz jakby, przy kościele. Kolejny to jest oczywiście kwatera poległych marynarzy z Magdeburga i z innego z torpedowców, czyli to dzisiaj istniejąca także, zresztą najstarsza zachowana w tak dobrym stanie mogiła wojenna na terenie Gdańska, czyli pomnik, ten słynny pomnik Magdeburga, żołnierzy z Magdeburga. Chwilę później pomnik jeńców rosyjskich odsłoniętych w 1929 roku. Następnie w 1933 roku Krajowy Pomnik Poległych, ten, którym zilustrowałem ten wykład. I dosłownie kilkanaście dni później pomnik 5. Pułku Grenadierów, ten, który do dzisiaj istnieje w dość dobrej formie na wysokości Kościoła Świętej Trójcy przy Toruńskiej. I teraz krótko o ich formach. No dobrze, ja Państwa trochę zamęczyłem wymianą tych pomników, ale zaraz dojdę do tego, po co to było i spróbuję jakby wskazać pewne prawidłowości. Tutaj widzimy realizację tego jakby świeżo po oddaniu do użytku pomnik wojenny, ta mogiła wojenna, ona już w 1914 istniała, ale dopiero w 1925 zyskała taką oprawę, to oficjalne odsłonięcie było we wrześniu 1925 roku, poświęcona 14 marynarzom poległym z Magdeburga. Przypomnę, to była akcja w 14 roku, kiedy ten okręt Magdeburg, który jego załoga składała się w większości z Gdańszczan, trafił na mieliznę podczas tam walki z rosyjskimi okrętami i w końcu został zatopiony. Tam podczas ostrzału, podczas zatopienia zginęło 14 marynarzy, dwóch z torpedowca, który podpłynął, żeby podjąć marynarzy, także zginęło. Łącznie w tym miejscu zostało pochowanych 16 marynarzy. To była wielka taka uroczystość pogrzebowa w tym 1914 roku. W 1925 roku profesor Fischer z Berlina zaprojektował całe otoczenie, to nową stellę, ustawiono kotwicę, granitowe płyty, ogrodzenie. I tak naprawdę w dość dobrej formie do dzisiaj ten pomnik przetrwa. Przypomnę, to jest najstarsza, najlepiej zachowana mogiła wojenna, nieprzerwanie istniejąca na terenie Gdańska. Zresztą jak Państwo trochę zapamiętali to, co ja przed chwilą mówiłem, to takim miejscem, gdzie tych najwięcej pomników zachowało się niemalże w takiej samej formie, jak one powstały, to jest cmentarz garnizonowy. Bo tak się składa, przynajmniej jeszcze cmentarze są miejscami, gdzie tych pomników się nie niszczy. I oby tak zostało. Ten cmentarz garnizonowy jest wyjątkowy pod wieloma względami. Nie tylko dlatego, że jest obrazem wielokulturowego, wieloreligijnego Gdańska, bo tam przypomnę, jest kwatera przede muzułmańska, tak? I są niemieckie groby, i zaraz jest cmentarz żołnierzy francuskich, mamy przecież grup Inki, grup Zakończyka, mamy obok tam parę metrów dalej grup milicjantów, innych osób, ale także są te pomniki wojenne, wojskowe, jenieckie, które przetrwały w tym takim azylu, jakim jest cmentarz, w tym momencie cmentarz, tak zwany cmentarz garnizonowy. Tutaj widzimy z kolei największy pomnik, jaki powstał w Gdańsku, najwyższy, liczący 17 metrów kolumna, taki monolit, z takim charakterystycznym, pozłacanym mieczem skierowanym w dół. Tu była tablica z inskrypcją. No, te inskrypcje były zazwyczaj dość podobne, dość lakoniczne. Naszym bohaterom, naszym towarzyszom broni poległym w latach 14–17 bądź Wielkiej Wojny. Tutaj jakby nie ma... Te inskrypcje same w sobie nie były oryginalne, bo też nikt od tego nie oczekiwał. Odsłonięty 30 lipca 1933 roku. Taka ciekawostka, pierwotnie ten pomnik, nie w takiej formule, ale planowano na szczycie Biskupiej Górki, żeby powstał. I jego planowano już od 1925 roku, ale jak to zwykle bywa, w przypadku decyzji o lokalizacji i ufundowaniu pomnika, tak było wtedy, tak jest i dzisiaj, są duże spory w społeczeństwie. I wtedy nie tylko głównie socjaldemokraci zaopanowali, że nie ma takiej potrzeby, że to jest zbytnie wydatne, ale także, uwaga, działkowcy, tak byli, jak i dzisiaj są silni, zaprotestowali, że tam jest zbyt dobre tereny dla działek, dla ogródków działkowych, także tam nie można tego stawiać. Ostatecznie wybrano inną lokalizację na tak zwanej ruinie, to jest, jeżeli Państwo się nie orientują, to może przypomnę, dzisiaj to jest teren zaraz przy dworcu, tutaj po prawej jest dworzec, na dawnej pozostałości basenu Świętej Elżbiety. W tym miejscu zresztą w 1915 roku ustanowiono kolumnę wojenną. Po tym, jak ona trafiła do kościoła mariackiego, te 15 lat później postawiono, ufundowano ten krajowy pomnik poległym. I bardzo ważna rzecz. On był poświęcony wszystkim poległym z terenu ówczesnego Wolnego Miasta Gdańska. I to była liczba około 5000 osób. 5000 osób poległo w latach I wojny światowej, którzy pochodzili z Gdańska, Sopotu bądź okolicznych powiatów, które weszły w skład w 20 roku Wolnego Miasta. Dlatego tym podkreślam, czy mówię, ponieważ uprzedzając troszeczkę kolejność mojej narracji, pierwsza wojna światowa, szanowni Państwo, w naszej historiografii i świadomości jest zupełnie niedoceniona. To było i jest dzisiaj. Kilka lat temu obchodziliśmy, no właśnie, świat zachodni obchodził bardzo, bardzo szeroko i długo rocznicę stulecia wybuchu Wielkiej Wojny. W Polsce, no proszę mnie poprawić, ale sam fakt, że ta wojna wybuchła latem 14 roku, przeszło bez zauważenia. Co więcej, do dzisiaj, gdyby wziąć historię Gdańska, czy historiografię Gdańska, to już nie druga wojna, już nie lata powojenne, ale właśnie lata 1914–1918, tej najnowszej historii, powiedzmy tych 200 latach, a już XX wieku w szczególności, jest całkowicie nieopracowany, niemalże całkowicie nieopracowany. Naprawdę nie wiemy prawie nic o tym okresie konkretnego. Ja nie mówię o legendach miejskich, o jakichś plotkach czy pojedynczych wypadkach. Jeżeli sobie uświadomimy, że to miasto no, stało się tym wolnym miastem, takim zgniłym kompromisem, tak, które żadnej ze stron nie zadowoliło. I sobie uświadomimy, ile tych pomników powstało, niemalże w każdej dzielnicy, i to bardzo żywiołowo, tak? No kilkanaście w ciągu zaledwie 4–5 lat. Potem to były już pojedyncze realizacje, zazwyczaj już nieco droższe, większe, etc. Ale jeżeli uświadomimy, że całe wolne miasto Gdańsk liczyło te 300 kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców, a mówimy o 5000 ofiar, mówimy tylko o zabitych, nie mówimy o kalekach, nie mówimy o traumach, mówimy tylko i wyłącznie o ludziach zabitych, którzy nie wrócili z frontu tego czy innego. To powinniśmy uświadomić, jakie to było ważne dla społeczeństwa gdańskiego. Tu troszeczkę już odpowiadam na pierwsze pytanie. Tożsamość międzywojennego Gdańska. Zapominamy, jak to społeczeństwo Gdańska, podobnie jak szereg innych niemieckich miast, było przetrącone pierwszą wojną światową. I chciano dać temu wyraz, upamięcić śmierć sąsiadów, braci, ojców, tym szeregiem tych pomników. To jest troszeczkę odpowiedź na to, dlaczego ich tak wiele było, tak? I skoro nawet dla upamiętnienia 17 osób fundowano pomnik. To był duże wyzwanie organizacyjno-finansowe, którym też za chwilę powiem. I to jakby ukoronowanie, tak? Powiedzmy jedno miejsce, które miało upamiętniać wszystkich poległych. Oczywiście do tego też dojdę, to później zaczęło być kanalizowane przez narodowych socjalistów. Tak? I mniej znane, może dlatego, że jest nieco gorszej jakości, ale jednak zdjęcie odsłoniętego 13 sierpnia 1933 roku pomnik 5 Pułku Grenadierów. No to jest ten pomnik, Państwo widzą bez tablic, to on dzisiaj istnieje. Tak, fontanna. On tyle się wyróżniał, że w przeciwieństwie do szeregu innych pomników miał to funkcję też fontanny. Mówię o pomnikach poległych. Dość nowoczesne, bo to ma wewnątrz pompa, czyli do dzisiaj jest to nie wymieniona, która umożliwiała wewnętrzny obieg wody, zamknięty obieg wody, poświęcony ofiarom, zarówno historii 5 Pułku Grenadierów, jak i poległym z tej jednostki w latach I wojny światowej. Bardzo szybko, jak Państwo tutaj już widzą, już w 1934 roku zagarnięto to miejsce przez narodowych socjalistów, czyli przez miejscowych nazistów. Tutaj widzą Państwo z okazji Totenmontag, czyli tego Dnia Pamięci jakby umarłych w kulturze ewangelickiej, już wystawiono tutaj Straż Honorowa Esa Manów. To w późniejszych latach, w 1934, 1935, 1936, faktycznie te dawne związki weteranów, które były opiekunami tych miejsc, chociażby z powodów pokoleniowych, ale też i politycznych, zostały wyparte, jakby te miejsca pamięci, zostały pomniki, tak? Zostały całkowicie zawładnięte przez Hitlerjugend, przez SA, częściowo przez SS. coś, co mnie zaskoczyło, drodzy Państwo, i to jest, myślę, że dobra, może pewna lekcja dla dzisiaj, dla nas, we współczesnej Polsce, też mogą mi Państwo zaraz za to napalbić, to jest kwestia, w jaki sposób doprowadzano do powstania takiego pomnika. Proszę mi wierzyć, poza chyba 3 realizacjami, to były niemalże cywilne, wszystkie wojskowe i wojenne pomniki były inicjatywami oddolnymi. Zazwyczaj Miejscowe Towarzystwo Weteranów, Kriegsmarine, decydowało się na to, żeby zacząć pracę nad pomnikiem całkowicie z darowizn, ze składek własnych, okolicznych przedsiębiorców, sąsiadów, etc. Fundowano wszystko. Projekt, wykonawstwo, transport, etc. I procedura była następująca. Następowało oficjalne otwarcie tego, odsłonięcie tego pomnika. Czy to był 20, 21, 22, to jakby jest ta sama droga. Gospodarzem ceremonii jest zazwyczaj przewodniczący lokalnego Związku Weteranów. On zazwyczaj przemawia. Występuje wcześniej o prośbę, żeby uświetniło tą uroczystość na przykład kompania honorowa Policji Gdańskiej, bądź orkiestra, czy to celna, czy to straży pożarnej, czy to policji właśnie. Natomiast miasto, senat w tym momencie, władze, oficjalnie pod koniec tej uroczystości obejmują pieczęt nad tym pomnikiem. To znaczy ten Kriegsmarine oficjalnie, to jest stały element tych uroczystości, przekazuje opiekę nad ufundowanym na dużym uproszczeniu tamtejszemu zarządowi II Zieleni. Tak? I od tego czasu opieka nad tym miejscem spoczywa na władzach, które mają odpowiednią infrastrukturę, pracowników służby, aby tylko i wyłącznie utrzymać te pomniki. I to jest o tyle dla mnie ważne, że to też pokazuje, że inicjatywa zakładania tych pomników nie wychodziła, mówimy o tych pomnikach poległych, naprawdę nie wychodziła od władz. One oczywiście wspierały, zwalniały z pewnych opłat, pomagały zacząć pewien transport, ale no zdecydowana większość kosztów, które były z tym związane, nie były to małe koszty, jeżeli sobie uświadomimy też, co się wówczas działo w Wolnym Mieście Gdańsku. To początek lat 20. W 23 roku hiperinflacja. Nie stało się tego społeczeństwa, duża fluktuacja i kadry, i pieniędzy, i środków, zmiana właścicieli nieruchomości. To naprawdę, przepraszam, to naprawdę, cofamy się, to naprawdę nie był taki czas, w którym ufundowanie takiego pomnika byłoby czymś błahym, a jednak się na to decydowano. I tak się uśmiecham, że dzisiaj, kiedy mówimy o różnych pomnikach w Gdańsku, nie w Gdańsku, to dość rzadko te inicjatywy wychodzą całkowicie ze środowisk prywatnych, te pieniądze są rzadko zbierane przez ludzi i są takim faktycznym, to jest moja opinia, mogę się Państwu nie zgodzić, faktycznie są inicjatywami jakby oddolnymi, tak? Inaczej było w Wolnym Mieście Gdańsku. Tam, jeżeli ktoś chciał postawić pomnik, to najpierw musiał zbierać pieniądze, pokazać projekt i wszystko sfinansować praktycznie od A do Z z tych środowisk, z tych jakby od strony to obywateli. I tutaj jeszcze chciałem pokazać jeden pomnik odsłonięty 25 czerwca 1939 roku w Dolnym Rzeszu na dzisiejszym placu biskupa Orurkę. Pomnik poświęcony marynarzom z Gdańska, którzy polegli na wodach, morzach, oceanach w latach I wojny światowej. Nie tylko w tej słynnej bitwie jutlandzkiej, czyli Skagerrak, ale po prostu wszystkim. Odsłonięcie tego pomnika było tyle specyficzne, że po pierwsze to był taki kulminacyjny punkt tzw. Dni Marynarki Wojennej w Gdańsku, niemieckiej marynarki wojennej. To już jest taki okres, kiedy oczywiście tarcia między Polską a Berlinem są już, między Warszawą, Berlinem, w tym Gdańskiem, są już bardzo mocne. Wiadomo, że ten konflikt nastąpi, nie wiadomo tylko kiedy, jak, w jakiej formie. I przy okazji tej uroczystości, ona miała miejsce na osiedlu Kolonia Rzesza, dzisiaj to jest Dolny Rzesz, zostaje zaproszona cała wierchuszka dowództwa Kriegsmarine, nie tylko jakby z Kilonu, Wilhelmshafen, ale także tutaj z Pajpedy, z Królewca. I wywiad polski bardzo skrzętnie notuje, że po prostu to jest wykorzystane tylko i wyłącznie do tego, aby nie tylko zamanifestować Związki Gdańska z Rzeszą, etc., ale także po prostu wywiad Kriegsmarine robi dokładne rozpoznanie portu, także Westerplatte. No to jest po prostu, wtedy mnóstwo ludzi tutaj przyjeżdża, dziennikarzy, wojskowych i w tym tłumie po prostu ułatwione jest jakby rozpoznanie. Dopowiem, że te 2 miesiące później, bo pod koniec sierpnia 1939 roku, o czym zapominamy, komandor Gustaw Eichmann, dowódca okrętu szkolnego Schleswig-Holstein, przypomnę, ta kurtuazyjna wizyta oczywiście miała zadanie złożyć kwiaty i wieńce nie tylko pod pomnikiem marynarzy z Magdeburga na cmentarzu garnizonowym, jak to było w poprzednich latach, bo te delegacje niemieckie pojawiały się z pewną regularnością, ale także na tym nowym pomniku w Dolnym Rzeszu, to zresztą miało miejsce. Bo przypomnę, że 26 sierpnia ostatecznie nie wybuchła wojna, bo to była pierwotna przecież data konfliktu, tylko oczywiście 1 września, ale wówczas właśnie 26 sierpnia pod tym świeżym pomnikiem, ledwo mającym 2 miesiące, także położono wieńce przed przedstawicieli niemieckiej Kriegsmarine. Ten pomnik istnieje do dzisiaj, w innej formie, nie ma już oczywiście tej tablicy, jest troszeczkę pochylony, czyli został przeniesiony, bo dzisiaj on stał na terenie dzisiejszego przedszkola, tam względów bezpieczeństwa, rzekomo go przeniesiono, w 4 lat leży pochylony obok, położony tuż za ogrodzeniem przedszkola. Tablice pamiątkowe. Do 1918 było ich 11, dobrze liczę? Nie wiedział Wilhelma Wielkiego, to byli sami praktycznie przedstawiciele nauki, sztuki, odkrywcy. W okresie międzywojennym, a jakże inaczej, powstało ich, szanowni państwo, oczywiście powstała cała masa tablic poległych, inna forma upamiętnienia. Powstały tak naprawdę, powstały 2 tablice poświęcone postaciom ewidentnie takim gdańskim, właśnie naukowcom, prekursorom pewnym działań i pewien wyjątek, tablica odsłonięta 1 czerwca 1935 roku na gmachu Komisariatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej. Jej kopia od 8 lat wisi ponownie. To z okazji 15-lecia 1935 roku, z okazji 15-lecia jakby utworzenia tej służby dyplomatycznej, a także przede wszystkim zaślubin z morzem, tylko nie w lutym, a w czerwcu odsłonięto tablicę właśnie tutaj na Neugarten 7, dzisiaj to jest budynek Komendy Miejskiej Policji. No także tutaj było już po śmierci Piłsudskiego, też ku jego pamięci odsłonięto tablicę. No dzisiaj jej kopia wisi, tak? Ale to był pewien wyjątek, bo takich tablic, nazwijmy to państwowo-urzędniczych, praktycznie nie było w mieście Gdańsku. One uhonorowały same osoby z szeroko pojętej nauki, kultury, odkrywców, tablice poległych i to był taki pewien cymesik wyjątek. Jeżeli chodzi o tablicę poświęconą Johannesowi Falkowi, to jest budynek, gdzie on się urodził, pod koniec XVIII wieku budynek nie istnieje, to jest niedaleko na Stadii dzisiaj, tak wyglądała ta tablica. Takie mała moja prywatna, szanowni państwo, ja troszeczkę walczę, żeby jego imię nazwać przyszłym tramwaj. Johannes Daniel Falk jest niesamowicie znaną osobą w Niemczech, prekursor streetworkingu, powiedzielibyśmy, działacz społeczny, filantrop, pedagog, pisarz, dziennikarz, bardzo znany w Weimarze. On tak naprawdę zaprowadził pierwszy w XIX wieku taki działalność dobroczynną skierowaną do młodzieży, sierot. W dużym uproszczeniu powstały Instytuty Falka. W 2013 roku, kiedy była rocznica 200-lecia założenia przez niego Stowarzyszenia Przyjaciół w Biedzie, tak się nazywało takie stowarzyszenie, takie dobroczynne, no potem one się pojawiły w szeregu miastach, no to w 2013 roku to było wielkie święto w Weimarze, w szeregu miast niemieckich. To jest naprawdę, ja to trochę porównuję, nie wiem, do Korczaka naszego, coś w tym deser, naprawdę znana postać. Pochodził z Gdańska, tutaj się urodził, mając 23 lata wyemigrował, ale jest stąd, tak? Pamiętamy Fahrenheita, pamiętamy innych, tak? Jest tam parę słów jednej z najpiękniejszych. Tak, i tu zresztą to pisze, obłogosławiony, no bardzo do dzisiaj popularna pieśń, może szerzej religijna tak naprawdę, nie tylko w okresie wigilijnym używana. To właśnie on wymyślił te słowa. Tutaj tylko krótko pokazane, gdzie on żył. To znaczy ten dom, który przed chwilą pokazywałem, był na Lastadii, tutaj jest kościół św. Piotra i Pawła, to tutaj obok był ten dom. I druga postać, tablica jemu poświęcona została odsłonięta w 1926 roku, Johannesowi Falkowi, a temu osobnikowi Hugo Kondencowi około 1930 roku tutaj, na Bramie Zielonej. On przez 30 lat był dyrektorem muzeum tutaj w Gdańsku, a on zasłynął przede wszystkim manifestem takim, on był działaczem, prekursorem zakładania parków narodowych. To była pierwsza osoba, która by się nie podobała dzisiejsza polityka ministra Szyszki. to on optował w latach I wojny światowej za ochroną Puszczy Białowieskiej. I to jest bardzo znana postać. On był szalenie znany w całej Europie wówczas, tak? Na początku XX wieku wydał kilka takich memoriałów, że to państwo musi przejąć kwestię ochrony przyrody. Tak? W 1922 roku zmarł, za kilka lat zapewne będziemy znowu głośno. On na szczęście ma swój tramwaj i jemu poświęcono tablicę pamiątkową. W tych tablicach pamiątkowych, szanowni państwo, kładziono nacisk na rodzimość i naprawdę pewne wymierne sukcesy na niwie naukowej, kulturalnej, społecznej. Tak? Nie licząc tej polskiej tablicy, która jakby troszkę jest poza dzisiejszą główną narracją naszą, to pokazuje, że tutaj nie było dużo polityki, albo nie za dużo. Tak? Faktycznie starano się pielęgnować tradycje miejscowych, wybitnych postaci. Ale tablice poległych oczywiście także powstawały. To była największa z nich. Ona ważyła ponad 800 kg, zawieszona na stągach mlecznych, na tych basztach. W 1935 roku poświęcona kolegom ze 128 Pułku Piechoty, ponad 2,5 metra wysokości. Takich tablic, mniejszych, większych, także było całkiem sporo. Praktycznie każdy urząd, czy wyższa szkoła, poczta, cła, miały takie tablice na swoich budynkach, mniejsze, większe. Ale co ciekawe, taką tablicę miała także Wielka Synagoga. Odsłonięte 9 października 1921 roku honorowała gdańskich Żydów, którzy byli w mundurach wojska pruskiego i zginęli w latach I wojny światowej. Jeżeli państwo pamiętają to, co mówiłem na samym początku, to jest jedyna tablica, która przetrwała do naszych czasów. To jest pewien paradoks, ponieważ zdemontowana w 1939 roku razem z szeregiem innych judaików, zbiorów judaistycznych, które miały zgodę, oczywiście odpowiednio opłaconą, bo to takiego wymogu, żeby ewakuować wyposażenie, to spuściznę kulturalną, tak szeroko powiedzmy, żydowską, Żydów gdańskich, została wywieziona do Nowego Jorku i z tego co wiem, dzisiaj tam istnieje nawet. I to jest pewien paradoks, że coś, co musiało zniknąć w Gdańsku przed II wojną światową, tak naprawdę jako jedyny dzisiaj przetrwało. Ale co to nam pokazuje? Te tablice poległych też pokazują, tak na marginesie, na tych tablicach było także sporo, na tych pomnikach, także było sporo oczywiście nazwisk polskich, czy kaszubskich. I to też pada w prasie, że te pomniki, te tablice honorują nie tylko niemieckich Gdańszczan, powiedzielibyśmy, ale także innych. Oczywiście w zależności, która gazeta na ten temat pisała, no to ten fakt trochę bardziej ukrywano lub nie. Co tu się dzieje? Ale także to pokazuje, że też pokazuje pewien sposób tożsamość Gdańska. Tak? Było to miasto przeważającym w charakterze niemieckim, to nie ulega wątpliwości, ale te mniejszości religijne, narodowości oczywiście tutaj były. To jest dla państwa jako badaczy, pasjonatów nic nowego, ale to tylko to potwierdza. Jeżeli chodzi o... Już powoli kończę. Jeżeli chodzi o nazewnictwo, to pozwoliłem sobie na taki trochę nudny wykres, pokazujący w dużym uproszczeniu, jak w XX wieku zmieniała się... Były pewne tendencje co do zmian nazewnictwa miejskiego, głównie ulic. Pierwsze nazwy symboliczne, czyli takie niezwiązane z miejscem, gdzie taka ulica była, takich oczywistych, że ona prowadziła do młynów, była młyńska, czy tam do wody, była wodna, etc. Tylko faktycznie zaczęto nadawać nazwy o pewnym politycznym znaczeniu kulturowym, czy nazwy symboliczne, honorujące jakiegoś burmistrza, mieszkańca, jakąś bitwę. One w dużej mierze zaczęły powstawać od końca XIX wieku, głównie na przedmieściach, bo system nazewniczy w tym śródmieściu już nie było gdzie tych nowych ulic, już tu nie powstawały nowe ulice zasadnicze. One zaczęły powstać głównie na rozrastających się przedmieściach, Nowy Port, Wrzesz, Strzyża Górna, później Siedlce, Stoły. Takim apogeum są pierwsze lata XX, kiedy znowu jest paradoks, to wolne miasto, które miało służyć uspokojeniu tych stosunków polsko-niemieckich i miało w cudzysłowie odmięczyć charakter Gdańska, tak troszeczkę parafrazując, to dokładnie było, efekt był dokładnie odwrotny. Nagle się okazało, że skoro ten Gdańsk nie pozostanie w granicach Niemiec, będzie czymś dziwnym, będzie wolnym miastem, gdzie ma dużo uprawnienia strona polska, no to my teraz, Niemcy Gdańszczanie w większości, musimy udowodnić, że jest to miasto na wskroś niemieckim. I to jest pewien paradoks tego wolnego miasta, który miał być takim dziwnym tworem niby pokojowym, stabilizującym te stosunki, a był dokładnie na odwrót. I to miało także wyraz w polityce nazewniczej, jakie nazwy nadawano większości ulicom. Bo one miały tylko gdzie się dawało, miały ugruntowywać, przypominać tradycje wojskowe niemieckie, tradycje w ogóle niemieckiego miasta. Później w latach 30. oczywiście doszło do tego inny aspekt, czyli nazyfikacja. Ona miała takie dwie tury mocne. Na samym początku, w latach 33-34, kiedy naziści tutaj wygrali wybory w maju, a później w latach pod koniec 37, 38, 39, kiedy już było trochę męczenników tutaj, w cudzysłowie męczenników nazistowskich, a więc trzeba było też odpowiednich wypromować i uhonorować. No, że w ostatnich pozostałych okresach, to nie będę mówił, tutaj tak zwana dekomunizacja. Można się kłócić, czy wtedy zamknięta, czy nie, pod względem ilościowym na pewno, no, ale to pozostawmy na inny temat. Tutaj widzą Państwo zdjęcie, fragment mapy z 1933 roku z Strzyży Górnej. Dzisiaj tutaj pokazuje, to jest Aleja Wojska Polskiego, tak? Tu jest ulica Chopina, tu jest główna przelotówka, tu są dzisiaj wielkie osiedle pewnego dewelopera. I te wszystkie tutaj ulice, które tutaj powstały, to są dokładnie lata 20. i początek lat 30. One wszystkie swoją nazwą nawiązywały do słynnych bitew, które w swojej historii głównie XVIII wieku, w których brali udział słynni huzarzy, którzy do 20 roku tutaj stacjonowali. Także to był jeden z takich większych przykładów, takich kluczy nazewniczych, które zastosowano, żeby przypomnieć, ugruntować tą niemiecką historię Gdańska. Państwo powiedział, że jestem stronniczy, bo jestem wrzeszczem, więc cały czas będę pokazywał rzecz, ale prawda jest taka, że to było największe pole rozwoju urbanistycznego Gdańska i tam też najwięcej tych ulic powstało, więc było największe pole do działania. Bardzo ciekawym przykładem są uliczki z pogranicza Wrzeszcza Górnego i Dolnego, ulica Halera, tutaj jest szpital na Klinicznej, tu są tory dzisiejszej Eskenki. Widzą Państwo kilka uliczek, Kurikewek, Lęgnikwek, Zimsonwek, Lyszynwek. Ciekawy przykład honorowania historyków Gdańska. Paula Zimsona, Lyszyna, Kurikiego czy Gottfrieda Lęgnika. Taka ciekawostka, te wszystkie nazwy oczywiście zniknęły w 1945 roku, poza Lęgnichem. To Lęgnich nie brzmi po polsku, ale w tym 1945 roku ewidentnie w tych komisjach onomatystycznych, które zajmowały się propozycjami nowych nazw, ktoś wiedział, kim był Lęglich, bo to był świetny historyk z XVIII wieku, kiedy Gdańsk był formalnie jeszcze częścią korony, także ktoś był tego świadom, że mimo tego brzmienia to warto zachować. Dzisiaj to jest inna uliczka, która była zachowana. Więc znowu pewna rodzimość, tak? Stawianie na te tradycje lokalne ludzi, którzy naprawdę pisali o tym mieście, bądź się stąd wywodzili. Oczywiście była też nazyfikacja. Tutaj mamy już fragmenty mapy z końca 1933 roku. Oczywiście dzisiejsza Aleja Zwycięstwa, Aleja Niepodległości w Sopocie stała się, Aleja Grunwaldzka, przepraszam, stała się Adolf Hitler, trasa jakby inaczej. Wielka Aleja Dawna stała się Hindenburg Aleją Hindenburga. 3 maja stała się Horst Hoffmann. To był pierwszy tak zwany męczennik, a sam młody nastolatek, który dał się porwać brunatnemu szaleństwu, stał w 1931 roku, zginął, ale tak naprawdę tam była bójka w Kolbudach między komunistami a nazistami. Prawda jest taka, że on po prostu został pozostawiony po bójce przez swoich kompanów na drodze i tam zmarł, tak? Jakby koledzy mu nie udzielili pomocy, potem to wszystko rozmuchała propaganda nazistowska, ale to był taki młody chłopak, który został zabity przez tych komunistów, cytuję źródło, tak, żeby było jasne. No i był takim jakby gotowym materiałem na męczennika i powstały jego szkoły, jego imienia schroniska i także w listopadzie 1933 roku, 2 lata po śmierci, uhonorowano nim ulicę 3 Maja. Takich ulic, przepraszam, które zmieniły patronów było więcej. Dzisiejsza ulica Męczewskiego, Oberstrasse stała się 37 ulicą Wintera Dyskowskiego, Nede Samana, który zginął w Gdańsku i takich zmian było więcej. Więc ta nazyfikacja miała miejsce. Przy czym taka ciekawostka, był taki pomysł, pomysł, żeby nazwać także jeden z placów gdańskich imieniem Forstera, na co się sam Forster nie zgodził. Miano zamienić teren drzewny, teren węglowy na plac Norymbergi, plac miejscowości Fürth, z którą się urodził Forster. Miejscowe NSDAP się jednak na to nie zgodziło. Stwierdziło, że pewna pamięć miejsca, nazwy te miejscowe są już tak mocno ugruntowane w świadomości gdańszczan, że tego zmieniać nie będą. Zaskoczyłem się, kiedy to zbadałem, ale faktycznie aż tak daleko starano się nie wchodzić w zmianę pewnych nazw ulic. I tutaj jeszcze widzimy z 1937 roku zmiana ulicy Ringstrasse, dzisiejszej ulicy Kościuszki, na ulicę Magdeburgierstrasse. Widzą Państwo potężne fetowanie, także już miejscowi na dzieci także wiedzieli doskonale, że zmiana tych nazw ulic także jest pewnym nośnikiem już wtedy polityki historycznej odgórnie kreowanej. Na sam koniec jeszcze powiem o dzielnicach, chociaż tutaj dość prosto. W okresie międzywojennym pojawiła się przede wszystkim jedna nazwa nowej dzielnicy, a druga zniknęła. Taką nazwą, która mocno zniknęła z przestrzeni miasta, był Außenwerke, czyli dzieła zewnętrzne, które obejmowały swoim zasięgiem praktycznie od Bramy Oliwskiej, no to jest oczywiście powojenna mapa, od Bramy Oliwskiej przez Górę Gradową, część Nowych Ogrodów po Biskupią Górkę włącznie. Dzieła zewnętrzne, ponieważ ta nazwa brała swój początek już XIX wieku, to było za pierwszym ciągiem zachodnich fortyfikacji, ale wewnątrz drugiego. Po wojnie próbowano bardzo ciekawie wprowadzić nazwę oficjalną dla tej części miasta, ewidentnie się różniącą urbanistycznie, historycznie, jako Pogórze. I to było normalnie do 1948 roku część połać miasta oficjalnie uznana jako Pogórze. Do 1947, przepraszam, w 1947 roku zaniechano tej nazwy, a szkoda, bo wydaje mi się, że akurat była bardzo ciekawą nazwą, propozycją. W okresie międzywojennym ta nazwa zaczęła zanikać z prostego powodu, bo tych fortyfikacji już one straciły swoje znaczenie. Te części miasta zostały coraz bardziej zespolone z tkanką miejską, jakby naturalnie ta nazwa zniknęła. Taką nazwą, która pojawiła się, jak i nowy etap, też pewien etap, wskazówka, jak się rozwijał społeczeństwo Gdańska, był Neulandków, czyli Nowy Wrzeszcz. I to była część, tak nazywano, dzisiejszy Dolny Wrzeszcz, który po prostu powstał praktycznie na pustym polu, przede wszystkim w latach 20., czyli rejon ulicy Kościuszki, Chrobrego i no tamte rejon, jako ten Nowy Wrzeszcz, tak w opozycji do starego, tego XIX-wiecznego. Proszę Państwa, słowem podsumowanym, już mówię godzinę już dobrze. Pomniki, które Państwu przedstawiam, głównie pomniki, pokazują to, gdzie one powstawały, jak one powstawały, z jakiej inicjatywy, komu były poświęcone. Gdy miał się pokusić do podsumowania, no jaka była to tożsamość międzywojennego Gdańska w perspektywie właśnie tych obiektów, które były miejscem symbolicznych spotkań, świętowania pamięci, kultywowania tej pamięci, no to wychodzi nam obraz miasta niemieckiego, miasta wstrząśniętego dramatem I wojny światowej, miastem wprawdzie niemieckim, ale jednak mającym te mniejszości, gdzie te inicjatywy wychodziły oddolnie, od obywateli, a więc była realna potrzeba upamiętnienia tych wydarzeń. Miastem, które tożsamość Gdańska także wskazywała też wyraźnie, jak ono w większości jednak była, afiliacja jakby polityczna wskazywała na w dużym stopniu na środowiska, jak to ładnie trzeba tak usiąść, powiedzmy konserwatywne, które jakby nigdy w mniejszym stopniu nie pogodziły się z tym, że Gdańsk ma status wolnego miasta. Tożsamość międzywojennego Gdańska dalej, gdzie w połowie od początku lat 30. miejsce dotychczasowych gospodarzy tych miejsc, opiekunów wyparli coraz bardziej brunatni bojówkarze, gdzie te nastroje się zaczęły coraz bardziej radykalizować. Miasta, tożsamość Gdańska, które walczyło o zachowanie tego niemieckiego charakteru miasta właśnie z tego powodu, że był to taki inny twór, właśnie Wolne Miasto, miastach, gdzie ceniono rodzimość, gdzie była świadomość tego, tych wybitnych postaci z kultury, ze sztuki, z odkrywców, twórców, ta pamięć bardzo często po 1945 roku zniknęła, urwała się. Tak? I ja tutaj nie mówię o politykach, tylko mówię faktycznie o ludziach, których dzisiaj dopiero tam kilkudziesięciu lat, powiedzmy, upamiętniamy, tak? Jak nie wiem, Fahrenheit czy inni, czy dopiero ich powoli odkrywamy, tak? Albo przypominamy sobie o tym. Miasta, które tą historią I wojny światowej faktycznie żyło, gdzie to było wszystko faktycznie istotne dla tych ludzi, a my o tym dzisiaj trochę zapominamy. Ja nie chcę tego wartościować, ale pokazuję, jaki ten obraz się tego Gdańska, tego minionego, którego już nie ma, przynajmniej na podstawie tych materiałów, tych obiektów, które dzisiaj Państwu przedstawiłem, jaki się kreuje. Mam nadzieję, że mimo tego, że tak to troszeczkę poszatkowałem, szanowni Państwo, Państwo mi wybaczą, że troszeczkę jednak Państwu postarałem się usystematyzować, a jeżeli są pytania, to oczywiście teraz należy do Państwa pałeczka. Dziękuję. Te pomniki w Lipcach, w Wojciechu, wiadomo, gdzieś dokładnie gdzie byłem i czy jakieś zdjęcie przedstawił? Tak, nie. To znaczy tak, nie. Jeżeli chodzi o Święty Wojciech, mniej więcej wiem, jak one wygląda. To był typowy tego typu graniastosłup z tablicą. Tam było 20 kilku Polaków, jeżeli dobrze pamiętam. To znaczy tak, nie mam dokładnej lokalizacji, mam opis, który trochę wskazuje, gdzie to było mniej więcej. Teraz nie pamiętam nazwy ulicy, ale to jest tylko przypuszczenie moje, nie mam pewności. Pewność mam co do pomnika na Lipcach, ponieważ 2 tygodnie temu zgłosił się do mnie człowiek, który pamiętał ten pomnik. To jest ciekawa historia. Dzisiaj po nim nie ma oczywiście śladu. Ten pomnik na Lipcach funkcjonował do 1957 roku. Został rozebrany, jako zniszczony monument, został po prostu rozebrany. Dzisiaj tam jest po prostu prywatna posesja i był poświęcony 16 czy 17 poległych. Jego forma nie jest znana. To zaraz przy samym tej głównej ulicy, tak? W trakcie Świętego Wojciecha, tuż przy nim. Czy do tak zwanych żywych pomników możemy zaliczyć schronisko młodzieżowe im. Paula Beneta na Biskupie Górce? Żywych pomników? No tak jak to się teraz ładnie mówi, żywy pomnik, taka jakby inicjatywa upamiętniająca. I o tą ulicę, ten ring zmian na Magdeburg. Czy to chodziło o ten Magdeburg, o ten statek, który zatonął? Czy... nie, to znaczy od końca zacznę. Chodziło o miasto Magdeburg, przypomnę, to był typowy przykład takiej polityki historycznej, mającej przypomnieć, jak ten wschód Europy kolonizowali Niemcy. Bo większość miast było zakładane na prawie magdeburskim. To chodziło o to, że Magdeburg był tym miejscem, gdzie narodziło się prawo, które później było przyklejane, że tak powiem, do tych samorządów, nazwijmy to, tworzonych osad, tak, w średniowiecznej Europie, kiedy kaganek cywilizacji nieśli Niemcy na wschód Europy. Był bardzo wyraźny wydźwięk propagandowy. Jeżeli chodzi o schronisko Paula Benetego, no nie, to nie był taki pomnik w tym kontekście oczywiście, o którym dzisiaj mówimy. On był oczywiście budowany niezwykle symboliczny, wobec dwóch zdań, tak? Architektura, ukształtowanie, forma, czas, miejsce, kiedy on powstał, ale no nie, tutaj on nie podpada pod tą kategorię pomników jako pomników, tak? Bo tak możemy powiedzieć, że większość budynków administracji publicznej czy partyjnej w okresie, chociażby nazistowskim, temu służyła i mogliśmy wymienić szereg innych, ale no nie, to jest jednak, on miał mocny wydźwięk symboliczny, ale pomnikiem jako takim nie był. A ten pomnik, on jeszcze powie taki, co jest nad cmentarzem tych żołnierzy radzieckich, on jest taki zarośnięty w lesie. Ale to jest powojenny. To jest powojenny, tak? To jest powojenny, to jest 48 czy 9 rok chyba, tak. To jest osobna kategoria źródeł historii gdańskiej. Znaczy tak, własny pomnik mieli Rosjanie, pomnik jeńców rosyjskich, do dzisiaj istniejący na cmentarzu garnizonowym. odsłonięty we wrześniu 1929 roku, wokół którego była niesamowita afera dyplomatyczna, bo to były środowiska głównie migracyjne, białorusyjskie, które fundowało pomnik i tam nagle znalazł się dwugłowy orzeł. A przypomnę, że wtedy już działał konsulat sowiecki. W Wolnym Mieście Gdańskim była straszna afera dyplomatyczna. Tam to świetnie pisał profesor Andrzej Romanow swego czasu w takiej książeczce, gdzie ten pomnik jeńców rosyjskich z okresu I wojny światowej, tak, którzy zmarli tutaj w niewoli, bo bodajże że 3 czy 4 razy zmienione miały inskrypcje i zdobienia, no bo to cały czas, bo potem zdjęto tego orła dwugłowego, ale była inskrypcja, która honorowała nie tylko jeńców, ale także Rosjan, którzy zmarli tutaj na emigracji, więc się oburzyli, byli żołnierze, że to miało tylko dla jeńców, a nie ludziach zmarłych z emigracji. Z tym pomnikiem były problemy jakby do połowy lat 30. Polacy pomników jako takich nie mieli. No, mieli tą tablicę na gmachu KGRP, ale taka ciekawostka, kiedy w 1938 roku w Eugenowie, to była bardzo polska miejscowość, tak, Eugenowo, odsłonięto także potężny pomnik poległych z lat I wojny światowej, to specjalnie utajniono w prasie informacje o nazwiskach, które tam się pojawiły i było ponad 50, bo tam większość było polsko brzmiących, tylko że to byli Polacy. A tylko wtedy to była taka manifestacja miejscowej NSDAP, że honoruje się bohaterów z pierwszej wojny światowej, naszych bohaterów, ale specjalnie ukryto, że większość poległych z pierwszej wojny światowej z tego terenu to byli Polacy, tak? Pod zaborem pruskim. Więc pod tym kątem to był pomnik polski, tak? Ale nie, takich pomników stricte fundowanych przez miasto polskie, przez Polaków, Polakom tutaj, ja nie znajduję, nie znalazłem ich, no problemów nie było, była tablica. A Szkoci powiedz, że też mieli takie potężne? Pomniki jako takie nie. Pomniki wymieniłem wszystkie, które tutaj były. Tak? Tam, pan Janusz. Ja się 1 rok w nazewnictwie, w tablicy, Wilhelm Strojowski nigdy w Gdańsku nie istniał. Powinno być pisany zawsze Wilhelm Strojowski, rysownik i artysta gdański, przez Y-O, Strojowskiego żadnego w Gdańsku nie było. Okej, na stogach zawsze jest błędnie pisana. I drugie, kiedy powstał pomnik bitwy o Ruskiej Oliwie i powiedzmy, Pachołek, to nie jest jedno wzgórze, tylko są 3 wzgórza. Kiedy został postawiony pomnik Adama Mickiewicza w parku Adama Mickiewicza w Oliwie. Bo to nie jest park oliwski, tylko park imienia Adama Mickiewicza. Zaczniemy od Adama Mickiewicza. To jest 55, jeżeli pamiętam. Tak. Bo to nie jest... Nie te lata. Ja rozumiem, ale my nie mówimy się o pomnikach powojennych. Mówimy do 1939. Ja krótką wycieczkę zrobiłem do II wojny światowej, bo jeszcze dopowiem, że w 1943 roku powstał pomnik Gdańszczan poległych w latach II wojny światowej na Pachołku, na jednym ze wzgórz Pachołka. Chodziło głównie o pamiętanie poległych podczas Stalingradu, tak, oblężenia, ale to jak osobna bajka, ale Jasiu, nie mówimy o okresie powojennym, to jest osobny temat. Dobra, ale jeżeli wróćmy do tego, zawsze się mówi park oliwski, nie powinno być pisane park w Oliwie imienia Adama Mickiewicza, ale nigdy nie powinno być pisany park oliwski. Jak się jest więcej takich rzeczy? Okej, no to rozumiem argumenty, chociaż źródła niemieckie do 1945 roku nie mówiły o tym parku imienia Adama Mickiewicza. To przynajmniej poprawić to jedną literkę w nazwisku tego wielkiego gdańskiego rysownika, który tutaj po powrocie z Francji rysował setki dosłownie wielu wybitnych gdańszczan. Wiemy, dobra, dziękuję bardzo. Ja mam pytanie dotyczące Wolnego Miasta. Jak żeby inaczej. Pierwsze rzęd dotyczy informacji jakiejkolwiek na temat czegokolwiek, co było w Królewskiej Fabryce Karabinów. Czy była gdzieś jakakolwiek informacja, wspomnienie o płycie, czy o pomniku, bo mamy jakieś dwie informacje, że coś podobno tam było, ale to są tylko jakieś drobne informacje. Ktoś gdzieś wspominał, że tam, gdzie jest podwórko przy weterynarzu, jeszcze po II wojnie światowej podobno był jakiś okrąg, coś, co tam jeszcze mieszkańcy o tym wspominają. I drugie wspomnienie dotyczy jakiejś płyty, która podobno była w samej Królewskiej Fabryce Karabinów, w środku, czy na podwórku którymś. To jest pierwsze pytanie. No to dlaczego drugie? Dobra, to krótko i konkretnie. Ja nie znalazłem żadnych informacji, przy czym powiem tak, dzisiaj w ogóle opuściłem, o czym wspomniałem, informacji o pomnikach wewnątrz, bo na przykład praktycznie każdy kościół miał takim, w ogóle był nawet taki specjalny kościół, dzisiaj to jest na ulicy na Rudnie, kościółek tak tuż nad wodą, na Głębokiej, tak, dziękuję. To był kościół, który powstał pod koniec lat 20. On był nazywany Kriegerkirche, ponieważ tam były same kaplice poświęcone poległym. To był taki specjalny kościół, gdzie wszystkie msze odprawiały się ku pamięci poległych za pierwszą wojnę światową. Tam wszystkie związki weteranów miały swoje msze. Bo ten kościół został poświęcony matkom, które wrogów z tych wielkich synów nie mają. Dokładnie tak, brawo. Co więcej, takie kaplice były w kościele mariackim, w Świętym Janie, w Świętej Trójcy, takich wewnątrz, tak? Było mnóstwo takich tablic i pomników. Te opuściłem, tak samo jak na Politechnice Gdańskiej, czy w kilku innych budynkach, wewnątrz był tablicy. I ja to dzisiaj specjalnie opuściłem, ale też przyznam się, że nigdy nie spotkałem się z informacją, tylko to nie znaczy, że tego nie było, to zdaję sobie sprawę. Natomiast, no mówię, takich tablic, o których ja wiem, które były fundowane, odsłaniane, no to było tak jak na Wielkiej Synagodze, na Gimnazjum Miejskim, na budynku ceł, poczty, etc. Ja naliczyłem chyba 11 czy 12 od nich wiem, akurat tam nie była żadna wymieniona z Dolnego Miasta, czyli z karabinów, tak? Więc pytanie otwarte, dlatego napisałem co najmniej 23. No to Panie, no przecież ja wiem, Panie Jacku, oczywiście. I teraz druga rzecz, gdzieś kiedyś też trafiłem, już teraz nie pamiętam gdzie, na temat tej instytucji, która pojawiła się na Landgarten, na długich ogrodach. I nie wiem, czy to nie była wizyta, no, powiedziałbym, jakiejś... Wiem, ale to była o tym mowa. Wilhelma Wielkiego. Tak, i to jest ona. Tak, to jest 1800, pamiątka jego wizyty w 1806 roku. Tak, i to ona była wymieniona jako ta powstała do 18 roku. To była jedna z tych niewielu inicjatyw, nazwijmy to rządowych, tak? W upamiętnieniu. A jest jakieś zdjęcie jej? Nie, nie znalazłem, ale jest artykuł, gdzie się opisuje jej założenie. Mogę podesłać, tylko tam nie ma ilustracji. Proszę się przypomnieć, to będziemy w kontakcie. Dobrze. Dziękuję Państwu i zapraszam w imieniu organizatorów na przyszłomiesięczny wykład profesora Omilanowskiej. Dziękuję.